Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moim gościem dzisiaj prosto z Brukseli jest były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Witold Waszczykowski. Dzień dobry, witam ojca trójki dzieci. Dzień dobry państwu. Nie bez powodu, panie ministrze, się z panem tak przywitałem, bo dzisiaj mamy Dzień Dziecka i co prawda dzieci raczej nie oglądają naszego programu, bo wszystkie szczęśliwie wróciły po pandemii do szkół, ale tym z państwa, którzy może zapomnieli dzisiaj, aby opatrzyć się w jakiś drobiazg, przypominamy, aby to zrobić. Pan już złożył życzenia swoim dorosłym dzieciom? I tak, i nie. SMS-y, maile poszły, natomiast osobiście będę dzwonił w ciągu dnia, ale przed wyjazdem do Brukseli w poniedziałek, również żegnając się, przypominałem o Dniu Dziecka. Jak ten czas leci? Pan już ma dorosłe dzieci. Moje dzieci jeszcze dorosłe nie są, ale pewnie za chwilę też będą, więc życzymy wszystkiego dobrego i przechodzimy do spraw mniej radosnych, bardziej poważnych, bo to, co się dzieje ostatnio w Europie, no mówiąc dość delikatnie, jest dość paskudną sytuacją. Rosyjski opozycjonista Andriej Piwowarow wczoraj został wyprowadzony przez rosyjskie służby z pokładu polskiego samolotu należącego do linii lotniczych LOT w Petersburgu. Władimir Putin po raz kolejny gra Unii Europejskiej na nosie, której także my jesteśmy członkami, a więc gra i Polsce na nosie. I co my na to, panie ministrze? Czy my rozłożymy bezradnie ręce i znowu wyrazimy nasze głębokie zaniepokojenie? A kogo pan ma na myśli, pytając my? My, czyli Unię Europejską, którą my jesteśmy jako Polska członkiem. A Unia to raczej niewiele zrobi, czy instytucje Unii Europejskiej, dlatego że instytucje Unii Europejskiej są pod wielkim wpływem największych państw europejskich, czyli Francji i Niemiec, a jednym z najbardziej prorosyjskich państw i polityków są Niemcy. W związku z tym nie zależy im na tym, aby prowadzić jakąś wojnę dyplomatyczną, a tym bardziej gospodarczą z Rosją. W związku z tym instytucje europejskie, też niektóre są kierowane przez polityków niemieckich, jak Komisja Europejska kierowana przez byłą minister obrony Ursulę von der Leyen, też niewiele robi, dlatego że ciągle pokutuje kilka mitów. To jest ten wielki mit, że Rosję można zdemokratyzować. A można pana zdaniem? Nie, przynajmniej za Putina. A Białoruś? A on zakłada, no ale to po kolei, jeśli rozmawiamy o Putinie, o Rosji. Dobrze, na razie o Rosji. Czy przynajmniej za jego rządów, a on planuje długie rządy. Nie można zdemokratyzować. Poza tym następny mit z tych wielu, tylko wspomniałem ten drugi, to jest mit wielkich lukratywnych transakcji, które można zarobić na handlu z Rosją. I to jest też mit, bo jak pokazują statystyki, Niemcy więcej handlują z mniejszą gospodarką, jaką jest Polska, na wyższym poziomie niż z gospodarką rosyjską. W związku z tym nic tutaj się wielkiego nie zdarzy i Nord Stream będzie budowany. Europa będzie płaciła Rosji wielkie pieniądze. Pieniądze będą przeznaczane przez Rosję na modernizację armii. Ta modernizacja armii, tą armią zmodernizowaną Rosjanie będą nas straszyć i Europa będzie pukać do Waszyngtonu o pomoc, o wsparcie, tak jak to robiła przez laty. A ponieważ nie ma już Trumpa, który przypominał o tym, że tak nie może się dziać, no więc być może dyplomacja amerykańska będzie przymykała oko, wysyłała znowu wojska i naiwnie myślała, że Unia Europejska, Europa i Niemcy pomogą Amerykanom na przykład w kwestiach chińskich. Ale panie ministrze, ten obraz, który pan teraz nakreślił tych mitów, no jest, mówiąc delikatnie, dość straszny Unii Europejskiej, która zachowuje się jak kraj z dykty, któremu można albo na którą można zrobić w zasadzie wszystko i się nie tyle co nie obrazi, co uśmiechnie i dalej będzie robiła wielkie interesy właśnie z Rosją. Dlatego, że mamy w większości tych krajach mamy polityków, którzy chcą wygrać jutrzejsze wybory, a nie mężów stanu, którzy myślą koncepcjami długofalowymi, pokojem na rzecz generacji następnej. Tutaj myśli się o generacji rzekomo poprzez zielony ład i klimat i tak dalej. Oczywiście wcale nie chodzi o czyste powietrze, chodzi o pieniądze, które będą z tego, jeśli się przekształci gospodarkę i oprze na nowych źródłach energii, które to technologie posiadają kraje
zachodnie, więc nie bądźmy naiwni, że ktoś myśli o tym, żebyśmy czystym powietrzem oddychali. A pana zdaniem... Myśli o tym, że tym zarobić. A pana zdaniem... Mamy do czynienia z... Tylko jedno zdanie. Mamy do czynienia z geszefciarzami, którzy chcą zrobić szybki deal, wygrać jutrzejsze wybory, a nie takimi mężami stanu, którzy myślą długofalowo o pokoju, bezpieczeństwie, architekturze bezpieczeństwa w całej Europie na 20-30 lat. A pana zdaniem sankcje, kolejne sankcje na Rosję czy na Białoruś, bo przecież nie tak dawno prezydent Łukaszenka zrobił dość, no w zasadzie niespotykaną rzecz, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe współczesne, czyli porwał pasażerski samolot z wieloma osobami na pokładzie, by znowu zaaresztować jednego z opozycjonistów białoruskich, jednego z dziennikarzy. Czy pana zdaniem kolejne sankcje na Rosję czy na Białoruś w ogóle są możliwe? A jeśli tak, no te sankcje, które zostały ostatnio choćby na Białoruś nałożone, no to jest, mówiąc kolokwialnie, no jedna wielka kpina. Zgodzi się pan? Jeśli chodzi o rosyjskie sankcje, nie sądzę. Nie słyszę tutaj o tym, aby można było dotknąć sankcjami, a można. Te sankcje powinny być dotkliwe dla tej części społeczeństwa rosyjskiego, która korzysta z tej imperialnej polityki, czyli dla biznesu, dla celebrytów. Oni powinni ponosić cenę tej polityki. Powinni być wykluczeni z wydarzeń sportowych, z teatrów, z festiwali filmowych. Celebryci powinni, czy biznes powinien mieć też utrudnione warunki pracy w Europie. No ale nikt na to nie pójdzie. Jeśli chodzi o sankcje na Białoruś, tak, takie sankcje są na stole. Tutaj też jest katalog kar, który dotyczy głównie ograniczenia eksportu i importu na Białoruś, bo to jest maleńka gospodarka. Ale to są żałosne tutaj... sankcje, panie ministrze. Białoruś tego w zasadzie nie odczuje. Nie, jeśli byśmy ograniczyli na przykład do zera, skasowali import białoruskich nawozów potasowych i tak dalej, to jest duża produkcja drewna i tak dalej, ale też byśmy byli dotknięci, nasz przemysł meblarski by dostał dotknięty, materiały ropopochodne i tak dalej. To jest maleńka gospodarka, odczułaby, gdyby nałożono sankcje na przykład na jakieś części, komponenty produkowane na Zachodzie. Ale panie ministrze, ale Unia tego nie robi. Fabryki, dzisiaj Unia Europejska nakłada kolejne traktor, sankcje, ale przepraszam, zakazy wjazdu. Ja tylko dokończę, żeby nasi widzowie też mieli jasność. Unia Europejska nie robi tego, co pan mówi. Unia Europejska nałożyła zakazy wjazdu dla kolejnych kilkudziesięciu członków reżimu białoruskiego. Zakazała lotów białoruskim liniom lotniczym, które przywożą rocznie 3 miliony pasażerów, no to jest dość niewiele. Chce zamrażać kapitał, aktywa białoruskie, które w większości są w Dubaju. Wie pan, no Łukaszenko wcale się tym nie przejmuje, a Władimir Putin tym bardziej. Tak, można by jeszcze obłożyć sankcjami na przykład wielkie zakłady traktorów w Mińsku, które są oczkiem w głowie. No Unia wstrzymała też ponad 3 miliardowy program pomocy, 3 miliardy euro dla Białorusi. No tak, ale to jest problem też Europy, która przez wiele lat marginalizowała Białoruś. Nie ma co im uciąć w tej chwili czy zabrać, ponieważ współpraca gospodarcza białorusko-europejska jest minimalna. To jest kwestia też polityki europejskiej. Ja próbowałem w porozumieniu z panią Federico Mogherini w 2016-2017 nawiązać bardziej rozwinięte relacje z Białorusią. Wtedy Łukaszenka był w zupełnie innej sytuacji, był bardziej otwarty, skłaniał się ku religii, otwierał kościoły i tak dalej. Było pewne okno możliwości. Ale Unia Europejska ten moment przespała i to dość spektakularnie. No i Białoruś też przespała. Panie ministrze, co by się musiało stać, tak trochę popuśćmy wodze fantazji, żeby Unia Europejska rzeczywiście się obudziła i zaczęła reagować na to, co wyczynia Władimir Putin razem z Łukaszenką? Czy naprawdę musi dojść, nie wiem, do aneksji kolejnego terytorium Ukrainy albo Gruzji, a może do jakichś masowych aktów terroryzmu w Europie Zachodniej, aby Unia Europejska przyjrzała na oczy i powiedziała, no jednak z tymi panami to interesów nie powinniśmy robić? No idąc tą pesymistyczną narracją, żadne kwestie, które będą na wschód od Polski negatywne, nie pobudzą Unii Zachodu do działania, tylko jakieś akty właśnie w Europie Zachodniej.
No dobrze, no ale już mieliśmy próbę zabójstwa Skripala, próbę zabójstwa Nawalnego. Aneksję Krymu też nagrana. No ale Nawalny nagrał przyznanie się tych, którzy chcieli to zrobić. Nagrał filmy, jak wygląda korupcja Putina i to nie rusza. Więc ja nie chcę czekać na kolejny wypadek, kolejną śmierć polityka Europy Zachodniej, która może to ruszyć. Nie ma po prostu chęci w Europie Zachodniej, aby dotknąć tej chwili Rosji. Jak powiedziałem, żyją tam mitami współpracy, demokratyzacji, wielkich transakcji z Rosją i długo, długo jeszcze nie zrobią żadnej krzywdy Putinowi. A może to nasza dyplomacja, polski rząd robi za mało, aby przekonać naszych europejskich sojuszników do tego, że jednak nie warto z Rosją czy z Białorusią rozmawiać, robić interesów. Choćby ostatnia decyzja prezydenta Joe Bidena, który poinformował, że nie zamierza blokować budowy Nord Stream 2, żeby się nie narazić Niemcom i niemieckim interesom. To pokazuje, że nasz głos zarówno w Europie, jak i za oceanem jest dość słabo słyszalny. Nie, nasza dyplomacja zachowuje się od lat poprawnie. Informujemy ale to może za mało jest, Europy i świata o tym, co się dzieje w Rosji. Natomiast no, nie możemy tutaj całego ciężaru na sobie nieść wojny z Rosją, dlatego że już i tak mamy taki piętno rusofoba często. To nie nam się dzieje największa krzywda przecież w Europie, to Ukraińcom, to Gruzinom i tak dalej. My o tym informujemy. Natomiast jak powiedziałem, z innych powodów gospodarczych i mitomańskich Europa i świat i Stany Zjednoczone nie reagują. Panie ministrze, przejdźmy na chwilę już na koniec programu do naszego lokalnego polskiego podwórka. Dzisiaj informacja dosłownie sprzed godziny o tym, że prezes Najwyższej Kontroli Marian Banaś skierował zawiadomienie do prokuratury na prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj cytat: za zdaniem Mariana Banasia wypowiedzi godzące w dobre imię NIK, niezależnej instytucji. Co pan na to? No to jeśli pan wspomniał, że to jest lokalne, wewnętrzne podwórko, to trzeba pytać polityków, którzy lokalnie działają w tej kwestii no, ale pan na jest, ten temat się pojadają. Pan jest wieloletnim politykiem nie. Prawa i Sprawiedliwości, panie ministrze. Ale no, jak pan powiedział, minister od czego? Nie od spraw wewnętrznych, tylko zagranicznych, więc w związku z tym komentuje sprawy zagraniczne. Nie jestem politykiem, który w każdą kwestię będzie komentował. Ja uważam tutaj, że doszło do pewnych nadużyć ze strony Najwyższej Izby Kontroli nad interpretacji. Te nadużycia to są nadinterpretacje, dlatego że no, spór toczy się wokół wyborów ubiegłorocznych i to nie były wybory kopertowe, jak nazywacie państwo między innymi też tej stacji. To miały być wybory korespondencyjne, a miały się odbyć ze względu na histerię, która została rozpętana przez opozycję i między innymi jednego z polityków Zjednoczonej Prawicy, który tej histerii uległ. Więc jeśli kierować teraz... Powiedzmy, kto to był, wicepremier Jarosław Gowin. Więc jeśli teraz kierować jakieś zastrzeżenia do tego, co miało miejsce w ubiegłym roku, to raczej do tych, którzy chcieli wykręcić ręce konstytucji, którzy chcieli doprowadzić do tego, że wybory się nie odbyły, aby prezydent Duda stracił czy wygasł jego mandat w sierpniu i wtedy byłby dopiero galimatias. Ale panie ministrze, żeby była też jasność, to nie NIK twierdzi, że te wybory nie miały podstawy prawnej. Tak twierdziła prokuratoria generalna, która wysłała opinię prawną w kwietniu ubiegłego roku do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tak twierdziła najważniejsza prawnik, czyli szefowa Departamentu Prawnego Kancelarii Premiera, pani Przybysz. Ale te obydwie ekspertyzy potwierdziły, że nie mają, te wybory nie mają podstawy prawnej. No ale to ważne opinie dwóch najważniejszych prawników natomiast w tym kraju. To były opinie, natomiast NIK już zdecydował kilka tygodni temu, że i nawet zaskarżył niektórych polityków, których pan wspomniał, o złamanie prawa czy konstytucji. W związku z tym uważam, kontekst jest przesadny, jest to nadinterpretacja, ponieważ nie bierze się wszystkich czynników politycznych, które zaistniały w tamtym czasie, a które gdyby rząd nie zrealizował, doprowadziłyby do poważnego kryzysu konstytucyjnego, do tego, że nie mielibyśmy prezydenta i mielibyśmy galimatias, a tamten rok był wybitnie ważny, ponieważ to działy się ważne kwestie w Unii Europejskiej, decyzje o
o funduszu odbudowy, o 7-letnim planie, o 7-letnim budżecie i tak dalej. I Polska powinna mieć prawomocny, praworządne władze. I ma. Czy pana zdaniem to doniesienie Mariana Banasia dzisiaj na prezesa Kaczyńskiego to jest czysta kalkulacja polityczna, zemsta polityczna? To jeszcze raz powiem. Proszę pytać o ocenę polityków, którzy są bliżej tej kwestii, są na bieżąco śledzą sprawy wewnętrzne. Ja chętnie wrócę do spraw białoruskich, rosyjskich. Pan mówił o sankcjach, to przed chwilą przeczytałem na ekranie telewizora, że NATO wprowadziło wybitnie istotne sankcje na Białorusinów. Odebrało im stałe przepustki do wejścia do kwatery głównej NATO, kilku dyplomatom. Mogą rzeczywiście teraz chodzić tylko jako goście. Tak, rzeczywiście Łukaszenko się na pewno tym przejmie i nie będzie spał po nocach. Stawiamy tutaj kropkę, to jest dobra puenta tego, jak Unia Europejska podchodzi do tych kwestii. No więc tylko wziąć i zapłakać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski. Państwu dziękuję za uwagę, kłaniam się, nic dobrego dnia życzę.